Hej, dziś robimy najlepszą na świecie maść na wszystkie zmiany skórne. Jak się zapewne domyślacie, będzie to maść z wrotyczu. Żeby ją przygotować, potrzebujesz 2 łyżki kwiatów wrotyczu i 4 łyżki tłuszczu. Może to być smalec gęsi, smalec wieprzowy, olej kokosowy czy masło shea. Kwiaty przekładamy do miseczki. Teraz weź odpowiednią ilość tłuszczu i rozpuść go w kąpieli wodnej. Po prostu włóż tłuszcz do miseczki, umieść ją nad garnkiem z gotującą się wodą, żeby tłuszcz się ładnie rozpuścił. Ja użyłam oleju kokosowego nierafinowanego i smalcu wieprzowego w równych proporcjach. Kiedy tłuszcz się rozpuści, zalej nim kwiaty wrotyczu i dokładnie wymieszaj. Teraz odstaw do maceracji. Po prostu przykryj naczynie, odstaw na kilka godzin, a najlepiej na całą noc, żeby zioła miały czas oddać swoje właściwości. Rano znowu delikatnie podgrzej miksturę w kąpieli wodnej, tak żeby tłuszcz się lekko rozpuścił. Teraz przelej przez gazę, wyciskając dokładnie, żeby wydobyć całą moc wrotyczu. I przelewamy do słoiczka. A na jakie problemy pomaga taka maść? Na trądzik, na egzemę, na łuszczycę, na AZS, czyli atopowe zapalenie skóry, na opryszczkę, na grzybice skóry, na pokrzywkę, różnorakie rany, otarcia czy ukąszenia owadów. Teraz masz własną maść na różne problemy skórne. Daj znać, czy zrobisz.